Bazar al-Kraurigo urodził się 11 sierpnia 1998 roku w Indiach. Jego tata bardzo kochał go, ale nie mógł z nim przebywać, pracując za granicą jako trener piłki nożnej. Widział swego syna zaledwie kilka razy w życiu. Matka nie pracowała, opiekowała się synem, ale gdy był mały, podarowała mu naszyjnik z piłeczką do piłki nożnej. Miał co jeść. Matka co jakiś czas przynosiła jedzenie synowi do wieku 6 lat. Wtedy zostawiła go samego w Indiach. Zarabiał na jedzenie, sprzedając paciorki, które robił z kamyczków. Z pierwszych pieniędzy kupił piłkę i zaczął w wolnym czasie się ją bawić. W wieku 11 lat zaczął robić pokazy sztuczek z piłką przy nodze. Tak zarabiał coraz większe pieniądze, które pozwoliły mu na odwiedziny ojca. Tam już został z nim na 1 miesiąc, a w tym czasie tata przekazał mu wszystko, co ma związane z piłką, ponieważ jego klub zbankrutował i musiał iść do innej pracy. Młody chłopak powrócił do kraju i założył swoją drużynę. W turnieju osiągnęli wielki sukces, wygrywając mistrzostwa stolicy. Gdy miał 15 lat, został zauważony przez niejakiego pana Herbatę, który wziął go do swojej szkółki w Meksyku, gdzie uczył się od najlepszych piłkarzy, np. Abdul Al-Kwaszki czy Cipazake Ochuizake. Po wielkim sukcesie klubu, piłkarze grający w pierwszym składzie zamienili się z juniorami miejscami w składzie podstawowym. Najlepszy na prawego obrońcę wytypowany został 16-letni Bazar. Grając na takim poziomie, podpisał pierwszą umowę z firmą Adidas, promując ich najnowsze korki. Z powodu tęsknoty za ojcem chciał wrócić do niego. Wtedy trener zgodził się, aby ojciec jednego z jego zawodników został jego asystentem. Teraz na barkach drużyny juniorów spoczywa wielka odpowiedzialność.